Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w prezentacji Partii Mistrzów Świata. Dziś dawno niewidziany Emanuel Lasker, drugi mistrz świata, który był 27 lat mistrzem świata. Rekord praktycznie nie do pobicia w dobie współczesnej. Praktycznie nie. Nawet Kasparow nie chciał bić. Jego przeciwnikiem był Jan Bauer, Austriak. Partia grana była w 1889 roku w czasie turnieju Amsterdamu. Kiedyś, jak wychodził, teraz wychodzi miesięcznie 64, kiedyś wychodził tygodnik, przyjeżdżał do Warszawy w Empiku, można było kupić w piątek, o godzinie 17 w Empiku był, a partie były z czwartku. Nie wiem, jak to było robione, chyba samolotami. Z czwartku poprzedniego dnia, wieczorem grane. To była jedna taka płachta formatu A1, złożona 4 razy, więc było 16 stron. Trzeba było połowę kartek rozcinać. Kolega Leszek Bieliński rozcinał na przykład grzebieniem. Papier był marny. Jakiejś piątej klasy czy gorzej, ale kolory były marne, ale treść niesamowita. Treść niesamowita. Dlatego tam nieważne, kto jakie kolorki ma. Ważne, co kto mówi, pokazuje. Lasker gra biały. A! I na tej gazecie z tyłu, na tym formacie A4, były takie obrazki, jak to szachista siedzi w szachownicy i myśli. I były kolejne przykłady jego myślenia. Właśnie z tą partią. Lasker zagrał F4. Można tak grać. Debiut Birda. Ostatnio była partia Birda, który zagrał wariant Birda w partii hiszpańskiej. D5. E3. Tak nieśmiało. Skoczek F6. B3. Widzimy, że pionami czarny ustawiony jest do gry. Na czarnopolowej części szachownicy. Biały, przepraszam. No i gońca też tu stawia. Skoczek F6, B3, E6. Oj, coś tu poknuciłem. F4, D5 było, E3. Zdarza się, to taki już jestem podniecony tą partią, bo partia jest fantastyczna. Partia są fantastyczna. E6. Jak widzimy, czarne puszczają, czarne pola w sposób dokumentu. A białe kontynuują. Goniec B2, goniec E7, normalna, rozwojowa gra, goniec D3. No goniec idzie tak trochę dziwnie, ale nie chce zasłaniać drugiego gońca. B6, skoczek F3, wydaje się, że czarne się dobrze rozwijają. Skoczek C3. Skoczek BD7. Roszada. Roszada. I tu. Tu najlepsze obiektywnie jest A4, ale Lasker albo to sobie znalazł kiedyś, albo szykował. C5. Czarne niby walczą o centrum, już wszystko dobrze. Nagle skoczek G3. Hetman C7. Skoczek zajmuje silne najpierw. Pole E5 i teraz czarne wybiły, co jest błędem. I teraz zagrały na pułapeczkę matopodobną. Otóż tych dwóch cwaniaczków, ten strzela tu i ten strzela tu. Oni tu chcą zafundować, jak już używał takiego pojęcia Kazimierz Hrabia-Plater, dwukrotnie chyba, czy więcej, mistrz polski, mistrz międzynarodowy. Chcą zafundować mata na G2. Lasker widzi atakę. I A6. No niestety. Niestety. Ale goniec strzela tu. Goniec strzela tu. I proszę, kombinujemy jak Emanuel Lasker.
Emanuel Rasker zagrał skoczkiem na H5. Specjalnie to nie jest groźne. Nie było dobre H6. Goniec bije F6. Skoczek bije F6. Hetman G4, szach. Król G7. Wieża F3. Wieża G3. I to białe wygrywają. Nie było dobre D4. Skąd groźbą mata? Hetman broni przed matem i skoczek grozi zabić gońca. Wieża F3, wieża broni przed matem, przesłania przekątną. Goniec H7. No, z wygraną białych, ale można było zagrać wieża FD8, zwolnić królowi miejsce. Król ucieka. No i białe mają pionka więcej, pewnie by wygrały, ale do rozstrzygnięcia kombinacyjnego. Bauer zbił pionka, licząc ona o takę prawdopodobnie. I że tu się wybroni, zagra F6 i się wybroni, chociaż po F6 można huknąć, no można. Można huknąć i zagrać wieża F3. No nie takie te proste obrony. No to na co on liczył? Po hetman H5 może liczył na F5. No na to mógł liczyć, bo to już jest skuteczniejsza obrona i teraz przerzucenie wieży po H6 mata nie daje. Są pewne problemy. Ale dzięki temu, że zbił skoczka na H5, nastąpiła piękna ofiara. I tu mieliśmy w historii szachów ofiarę gońca na H7. To się tak nazywa. Ofiarę gońca na H7. Ktoś tam kiedyś określił jako klasyczną, czyli jak jest klasyka, to jest coś takiego historycznego. Więc to nie jest klasyczna w sensie klasyki, tylko w sensie znanej od wielu lat, ale to potem dołożyli to klasyczna do nazwy i niektórzy źle poinformowani mówią klasyczna ofiara gońca na H7. Tu Lasker zademonstrował ofiarę dwóch gońców. Chyba to była pierwsza, że tak bym się, już nie powiem, klasyczna ofiara dwóch gońców, bo ona wcześniej nie była znana. Goniec bije H7. No, trzeba zbić. Trzeba zbić, no bo teraz jest mat. Goniec się cofa i jest mat. Nie ma obrony. Więc trzeba gońca zbić. Król bije. I tu był pierwszy rysunek. Goniec bije H7. Był taki obrazek w głowie szachisty, że on liczy goniec E7. Potem był drugi obrazek. Hetman H5. Tu podpowiadam, że już podpowiedziałem, że to jest klasyczna ofiara dwóch gońców. Tu wykrzykniki niektórzy stawiają. I to był trzeci obrazek, jak ofiarowuje gońca. Szaszek. Król nie może iść na G5, bo tutaj zostanie przyduszony. Specjalnie już nie będzie chciał uciekać. Musi iść na H7. I wieża F3. Wieża F3, żeby ją przerzucić na linię H i dać mata. Jedyną obroną jest E5, szaszek, hetman. Nie pamiętam, jak tu obrazki były, natomiast pamiętam, że po tym ruchu Lasker musiał policzyć to podwójne uderzenie, bo w tym momencie ma za hetmana i dwa piony, wieżę i dwa gońce, ale teraz bierze jeszcze jednego gońca, więc będzie miał wystarczającą przewagę materialną. I to był kolejny obrazek. To następne obrazki dotyczyły coś innego. Szachista sobie planował, że przeciwnik mu poddaje partię. On taki zadowolony. Następny obrazek ubiera się i wychodzi. Następny obrazek kupuje choinkę. Następny obrazek przynosi choinkę do domu. Następny obrazek choinka się ubiera. I następny obrazek te prezenty spod choinki.
O, taka śmieszna historyjka rysunkowa ilustrująca fantastyczną partię. Hetman D7. No goniec ucieka. W tym momencie czarny mógłby się poddać. Tu jeszcze pada pion. Białe mają hetmana. Dwa piony za wieżę i gońca. No jeszcze siłą inercji, czy jak to się ładnie mówi, bezwładności. Tu można oczywiście brać piona, ale laskę wprowadza do ataku figurę, bo chce jeszcze wygrać. Hetman i dwa piony to jest wystarczające. Hetman G4, szach. Fe. Goniec nie może zbić, bo nastąpi proste hetman E5 z atakiem tu i tu. I F6 też nie pomaga. Czy pomaga, ale na krótko. Bo goniec odszedł na G7. E6. Otwarcie pozycji czarnego króla. Próba obrony. Hetman trzeci raz na matę atakuje. Nie można. I teraz możemy jeszcze raz zakombinować jak Emanuel Lasker. Myślę, że wszyscy zobaczyli, że Emanuel Lasker huknął. Jak policzymy materiał, ma hetmana i cztery pionki za dwie wieże. To nie takie istotne. Istotne jest, że dwa pionki są złączone, a para wieży nie może walczyć ze złączonymi pionami, które maszerują. Gdyby tu białe miały cztery izolowane pionki, to czarne wieże by sobie radziły, ale z takimi to nie. Ale tu jeszcze można dać szaszka, bo jeszcze jest niebroniona wieża. Szaszek. I tu nie szanował Laskera przeciwnik. Nie szanował król E6, hetman B7. Powinien się poddać, ale z drugiej strony ma prawo grać do końca. A zawodnik ma obowiązek dać mata. Mat kończy partię. H4. I hetman D3 niespodziewanie. Emanuel Lasker zaofiarował hetmana za wymianę za wieżę, co w efekcie zostanie białym pionków 6, a czarnym jeden malutki ogryzek. Jak to ktoś mówi żartobliwie. Partia jest fantastyczna, skupimy się na tym momencie. Gońce strzelają. Skoczek H5. To nie jest ofiara, to jest postawienie skoczka. Grozi bicie na F6. Być może tu przeciwnik nie docenił. Zresztą teraz się łatwiej takie kombinacje widzi, bo ta kombinacja jest typowa. Chyba też Tarasz ją zastosował czarnymi. W obronie Tarasza by było śmiesznie z wiszącymi pionami, o ile pamiętam dobrze. Poszukam tej partii. Hetman bije H5. I ofiara drugiego gońca. Bardzo ważną rolę spełnia goniec E7, który odcina królowi ucieczkę. Spychamy króla na ostatnią linię. Gdyby hetman mógł dać szacha na G5, to teraz po wieża H3 hetman byłby zbity z matem, a tak to czarne jeszcze przedłużają walkę. I tu podwójne uderzenie kończące. Fantastyczna partia mistrza świata Laskera. Dziękuję za uwagę.